Prace remontowe w Wałbrzyskiej Palmiarni potrwają do końca lipca. Po ich zakończeniu zamieszkają tule mury, a w najbliższym czasie na Aubryszm czekają dodatkowe atrakcje. 26 kwietnia zaplanowano wernisaż fotografii roślin autorstwa Joanny Stogi. Remont palmiarni jest częścią polsko-czeskiego projektu z tropiku do tropiku na polsko-czeskim pograniczu. Zakłada on remont szklarni w wałbrzyskiej palmiarni i sprowadzenie do niej zwierząt, m.in. lemurów, a także uatrakcyjnienie ścieżki dla zwiedzających w Zoo Dwór Kralowe w Czechach. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. W tej chwili, pomimo prowadzonych prac, palmiarnia jest cały czas dostępna dla turystów. Przygotowano także atrakcje z okazji nadchodzącego Festiwalu Kwiatów i Sztuki, a także wernisarz. Już od 26 kwietnia będzie można tutaj w Palmiarni, w ogrodach Palmiarni oglądać wyjątkową wystawę pod nazwą Przestrzeń Pomiędzy. Są to fotografie artystki, fotograficzki z Wrocławia, pani Anny Stogi, które będą tutaj gościły do 31 sierpnia. Termin zakończenia remontu Palmiarni wydłużono do końca lipca, ale mury wprowadzą się prawdopodobnie zaraz po zakończeniu prac. Wieża Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy jest już dostępna dla turystów. Wremontowana za 950 tysięcy złotych wieża umożliwi m.in. podziwianie Głuszycy i okolic. Przypomnijmy, że na wieży odnowiono elewację i wykonano remont wnętrza z wymianą schodów. Wieża wyposażona jest także w tablicy informujące o historii okolic oraz w stare ryciny i zdjęcia. Można też skorzystać z aplikacji informującej o lokalnych ciekawostkach. To już po raz 31. w Zamku Książ odbędzie się Festiwal Kwiatów i Sztuki. Motywem tegorocznego festiwalu będą inspiracje filmowe. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Festiwal Kwiatów i Sztuki rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 3 maja. Na odwiedzających zamek czekać będą m.in. takie atrakcje jak Obóz Rycerski, Warsztaty Florystyczne, Makieta z Pociągiem dla Najmłodszych i Narodowa Wystawa Bonsai, podczas której zaprezentowany zostanie prawdziwy unikat jedyne drzewko bonsai w Europie, gatunku śniegowiec. Podczas festiwalu z pewnością nie będą nudzić się miłośnicy historii, podczas jego trwania odbędą się wykłady o dawnych właścicielach zamku, Hochbergach, a także zamkowych podziemiach, niewyjaśnionych historiach i o duchach.